Dlaczego ta amputacja grozi? Z powodu mięsaka barku prawego, który został zdiagnozowany w czerwcu. No i do momentu, do dnia dzisiejszego borykam się z tym cały czas. Tutaj w Polsce lekarze powiedzieli, że właśnie jedynym wyjściem jest amputowanie ręki. Dokładnie. W Warszawie, w klinice Marii Skłodowskiej-Curie, w której się do tej pory leczyłem, stwierdzono, że jednak 6 grudnia decyzja była, żeby amputować rękę łącznie z łopatką i częścią barku. No i przez to w sumie też pisaliśmy do Czech, do Monachium, no i odzew dostaliśmy tylko z Austrii, gdzie jest szansa, żeby zachować część ręki. Wiadomo, ta ręka będzie troszkę krótsza i bark będzie troszkę mniejszy, ale po prostu uda się, żeby została ta ręka. Czyli tam podejmą się operacji z jednej strony ratującej życie, a z drugiej strony zachowującej większy komfort. Tak, tak, zgadza się. Właśnie do tego tam profesor Koc zmierza, żeby właśnie zachować rękę, no i funkcjonowanie na normalnym poziomie. Operacja nie jest tania, zorganizowano zrzutkę i w sumie co, można powiedzieć, że tu mieszkańcy powiatu chrząskiego stanęli na wysokości zadania, bo w szybkim tempie praktycznie całą kwotę udało się zebrać. Tak, udało się zebrać kwotę, która dla mnie na początku, gdy dostaliśmy wycenę, była nie do osiągnięcia naprawdę, ale stwierdziliśmy, że spróbujmy, na tej stronie się pomaga, żeby dać ten, czy jaki odzew będzie. No i w ciągu paru dni, pierwszy dzień to już było strasznie dużo wpłat i późniejsze dni pokazały, że jednak ludzie są, mają wielkie serca, ogromne nawet, mogę szczerze powiedzieć, że chcą tak pomagać ludziom. No i strasznie się cieszę i chciałbym z tego miejsca serdecznie wszystkim podziękować darczyńcom, osobom, które wspierały, wspomagały finansowo. No naprawdę nie wiem, niekiedy brakuje słów, żeby określić to, jak dziękuję wszystkim, naprawdę. Czy już cała kwota jest zebrana? Tak, na dzień dzisiejszy już nawet przekroczyliśmy tą kwotę. Potrzeba było ilu pieniędzy? Dokładnie tam było 51 tysięcy euro. To była strasznie duża kwota. Na początku naprawdę nie liczyłem, że się to uda, ale w przeciągu pierwszego dnia, gdy zobaczyliśmy, że już było 90 prawie tysięcy, mówię, to może ta nadzieja jest, żeby uzbierać tą kwotę. No i jednak się udało. Czy taka akcja i taki pozytywny odzew buduje? Bo przed panem na pewno niełatwe dni. Teraz są najgorsze dni dla mnie, ale cała ta akcja, wsparcie przyjaciół, znajomych, ludzi, których nawet nie znałem, a naprawdę daje mi takiego kopa motywacyjnego, no i siły do działania, prawda? To jest jednak piątek, już za parę dni mam poważną operację, no ale jednak czuję się taki na siłach, żeby przystąpić i będę walczył do samego końca. No właśnie, trzeba było w tym tygodniu te pieniądze wpłacić. Udało się, czyli co teraz przed panem? Teraz czekamy, dzisiaj w nocy będę wyjeżdżał już do Wiednia, żeby już o 8 rano być przyjętym na oddział, no i później dalsze badania, no i w piątek o 13:30 operacja. Czyli we wtorek wyjazd do Wiednia, a później oczekiwanie na operację, no i trzymamy kciuki, wszystko się, mam nadzieję, uda. Dziękuję ślicznie. Jeszcze raz naprawdę chciałbym podziękować wszystkim osobom, które mi pomogły, z całego serca. Dziękuję. Dobra.